Elle est Wazumi. Bougez, bougez. Yo. 2-0-0-5. Pas bouger. Ostatnia okazja, bardzo dobra sytuacja dla Legionistów. Zejko prawie wszystko zrobił dobrze. Gdyby ta piłka metr, może dwa, w lewo bądź w prawo była skierowana, prawdopodobnie znalazłaby się w szansę. Zrehabilitować się Zejko, wywalcza piłkę jeszcze raz, teraz miękko i... Dawno nie widziałem, nie tylko na polskich boiskach. Zejko, kilkadziesiąt sekund po tym, jak nie udało mu się pokonać Onyszki, wywalcza piłkę i strzela bramkę wyrównującą dla zespołu warszawskiej Legii. Kenneth Zejko, 1-1. Chyba już wiemy, dlaczego jego ulubionym słowem jest spoko, spoko. Zrobił to z ogromnym luzem. Zupełnie się nie denerwując tym, że ma przed sobą Onyszkę, że w bramce stoi Michalski. A tymczasem Stanisław Wyjewski zakończył pierwszą część meczu, ale obejrzyjmy jeszcze raz to niezwykle precyzyjne uderzenie. Był tam Rafał Siemaczka, ale nie zdołał jeszcze przeciąć do piłki. I 1-1, takim wynikiem kończy się pierwsza część spotkania o piłkarski Superpuchar Polski Gloria Lipnitz. No chyba naprawdę robi nam się super mecz, może nie robi, zrobił nam się super mecz. 1-1, czekamy na dużo więcej w drugiej połowie. Ale zobaczymy jeszcze, co wydarzyło się w końcówce spotkania. Ça va bouger, 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 Dobrej roboty w każdym RPS-u. Idziemy bramkarza. Wszystkiego grupy sportowego, który by nie miał szans.